Dokładnie za mną, za trochę ponad 3 lata, będzie znajdować się wejście do metra chrzanów. O tym w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć i czołem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Może nie tu, nie było dosyć długo tej serii, ale wracamy. Metro ponownie rozpoczyna budowę w Warszawie i nawet wyjeżdża poza Warszawę, o czym dowiecie się już za chwilę z tego materiału. Metro, kierunek Karolin, Chrzanów, Lazurowa, dwie wentylatornie szlakowe po trasie, jak i również komora demontażowa, która będzie przy stacji metra Bemowo. Tu będzie się znajdować stacja metra Karolin, ale o niej jeszcze trochę więcej opowiem, bo jak widzicie tutaj dużo się nie dzieje jeszcze, ale spokojnie, bo to jest film bezpośrednio przed rozpoczęciem prac budowlanych, które w teorii rozpoczną się już za tydzień, więc trzeba szybko nagrać materiały, żeby było na zapas, ale spokojnie. Ja tutaj z metrem Karolin chyba się pojawiłem pierwszy raz ponad rok temu i już wtedy mówiłem, że no niedługo rozpocznie się budowa. No niestety trochę poczekaliśmy jeszcze z tym czasem, z tym niedługo, ale mamy film, który faktycznie dzisiaj zobaczycie i zobaczymy, jak wygląda cała stacja techniczna postojowa STP Karolin, którą właśnie teraz sobie obserwujemy. To wszystko, te wszystkie rejony, które teraz widzicie, pomijając ten hangar teraz, który tu widzicie duży po prawej stronie, to nie jest hangar, tylko to jest bezpośrednio magazyn, a właściwie sklep ten nowy po Tesco, który jest, a to wszystko pozostałe po lewej stronie od ulicy, to jest miejsce, które zostanie niedługo już całkowicie zrównane z ziemią, wszystko wyburzone od cel grozu, który się znajduje w tymże miejscu, wszystko będzie zrównane z ziemią. Wszystkie budynki, które tutaj widzicie, cokolwiek się znajduje na tej trasie, zniknie, ponieważ to wszystko jest elementem, na którym powstanie nowa stacja techniczno-postojowa Karolin. Trzeba zaznaczyć, że to jest nowa stacja techniczno-postojowa, a mamy tylko i wyłącznie jedną taką w Warszawie i bardzo potrzebna jest już w tym momencie. Ponieważ powiem wam taki przysłowiowy przykład, jeżeli mamy pociąg, który potrzebuje gruntowniejszej przeprawy, remontu czy naprawy oczywiście, ewentualnie mycia, to ten pociąg zazwyczaj mimo wszystko musi wyjechać z tunelu w drugiej linii metra, a gdzie może pojechać? Musi udać się jednotorowym łącznikiem w nocy pomiędzy stacją metra Rondo ONZ a Centrum na stację techniczną postojową bezpośrednio Kabaty, która się znajduje, jak sama nazwa wskazuje, za stacją metra Kabaty i tam przejść mycie. I to jest długa podróż, a można było to wszystko robić na drugiej linii metra i to właśnie w tym miejscu. Tak wyglądają projekty i wizualizacje stacji techniczno-postojowej Karolin. Jak widzicie, jest to ogromny obiekt. Naprawdę tutaj się będzie znajdować co niemiara budynków technicznych, użyteczniościowych, straż metra tutaj między innymi też będzie. Wszystko, co jest ważne do tego, aby bezpiecznie kolej mogła funkcjonować z całym swoim zapleczem technicznym, właśnie w tymże miejscu będzie się znajdować. Czyli dalej tutaj właśnie za częścią tutaj od elektrowni, czyli od sieci elektrycznej, z tyłu po tutaj betonownię, która się w tym cementownię, o, dokładnie, tak to się nazywa to miejsce, które teraz widzicie. To jest miejsce, które faktycznie trochę opóźniło budowę tej linii metra, właściwie tej stacji, bo długo nie chcieli się wynieść, ale pamiętajcie oczywiście, że zawsze, jeżeli ktoś od kogoś jest wykupywany grunt, no to tak jak sama nazwa wskazuje, jest wykupywany i waloryzacja kosztów za poniesienie strat w postaci zniszczenia ich budynków i tak dalej jest na tyle duża, że można na spokojnie założyć nową firmę w zupełnie nowym miejscu. Przynajmniej zazwyczaj tak to wygląda i pewnie tutaj tak to wygląda, skoro w końcu się zgodzili. Natomiast idąc trasą, tak jak teraz lecimy, będzie wjazd do tunelu, bo tu pamiętajcie, stacja techniczna postojowa jest na powierzchni, będzie wjazd do tunelu i w tymże miejscu będą 4 tory odstawcze za stacją metra Karolin. Stacja metra Karolin, wbrew temu, co widzimy w niektórych systemach metra w innych miastach, w innych krajach,
nie będzie miała właśnie peronów krawędziowych po bokach, tylko będzie mieć peron wyspowy. Trochę szkoda, szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby ta stacja wyglądała tak samo jak młodziny, bo dzięki temu jest więcej torów odstawczych, które są normalnie używane w ruchu liniowym. Tu będziemy mieli tylko takie dwa tory, a na stacji młodziny mamy takie trzy tory, bo ten czwarty jest niezelektryfikowany. Tutaj niestety tego nie będziemy mieli, ale i tak całkiem ładnie to wygląda. Też trzeba pamiętać, że te wszystkie nowe stacje, które wam dziś pokazuję w filmie, czyli stacja Karolin, Chrzanów i Lazurowa, to są stacje, które nie mają zupełnie przestrzeni na lokale handlowe. Nie jest to nowość w metrze warszawskim. Jest to oczywiście spowodowane tym, iż po pierwsze mało kto kupuje, po drugie to są tereny naprawdę oddalone od wszystkiego. I tutaj lokale handlowe będą mogły się znajdować na górze w dwóch węzłach, które mają powstać, ale to później. W tymże miejscu, jak widzicie, stacja Karolin naprawdę się znajduje na pustkowie aktualnie. Mieszkańcy... no nie ma tu mieszkańców, nie będziemy ukrywać. Nie ma tu żadnego dużego osiedla. Deweloperzy jeszcze się nie rzucili na pobliskie działki, co dziwne, trzeba przyznać. Ale są tutaj dosyć duże zmiany co do przebudowy tych terenów, jak już rozpocznie się budowa, bo naprawdę dosyć mocno się ten teren zmieni. Nowe ulice, nawet połączenie drogowe z UDSUS-em w tym miejscu jest planowane, ale to jest tak odległa przyszłość, że... nie będę mówić. Tutaj, jak widzicie, już niektóre budynki są ogrodzone, bo część budynków też tu idzie do likwidacji. Dobrą zaletą tej stacji metra jest to, iż znajduje się pod Połuczyńską, więc będzie tam bezpośrednio wyjście na wszystkie strony świata i tak jak patrzycie, to jest z tego lotu właśnie ptaka. Wszystko będzie miało swoje wyjście, a ponieważ ta ulica, na którą teraz lecimy, w przyszłości ma być bezpośrednio połączona z Chrzanowem, no to będzie dobrym połączeniem na dwujezdniową drogę z autobusami, na przykład za metro, czyli na tej Sochaczewskiej. Będzie to trochę inaczej wyglądało, ale to jest daleko idąca inwestycja. A po prawej stronie to właśnie w tym terenie, gdzie jest ta działka, taka pusta, jeszcze zaraz zobaczycie ją ponownie. Tu właśnie po lewej stronie jest planowane S-parking parku Jedź Metro Karolin, który ma być przy okazji też dworcem zachodnim dla autobusów dalekobieżnych. Wiem, że mamy dworzec zachodni, PKS zachodni, który się znajduje i wiem, jak wygląda, ale to byłby drugi dworzec bezpośrednio przy stacji metra, który według mnie miałby duże znaczenie i dużą popularność, no i oczywiście autobusy podmiejskie stąd też by zaczynały i kończyły bieg, no i parking parku Jedź w tymże miejscu. Natomiast idąc dalej, mamy tutaj wentylatorynię V01. Dokładnie w tym miejscu, tak, po środku tych wszystkich pól, będziemy mieć wentylatornię szlakową tego tunelu, który się znajduje. No, chyba musicie przyznać, że nie spodziewalibyście się tego, żeby jakiś obiekt metra faktycznie znajdował się na polach. Oczywiście to jest kwestia czasu. Tu jest właśnie planowana ta droga, o której wam mówiłem, aby się połączyła z Chrzanowem, dwujezdniowa. Zanim to jednak powstanie, to faktycznie ta wentylatornia przez długi okres czasu, zanim deweloperzy się nie rzucą na te tereny, będzie na środku pola. I zobaczymy, bo budowa metra będzie trwać około 4 lata. Czy jak skończy się budować metro, to faktycznie będzie można wyjść z wentylatorni. Oczywiście to będzie obiekt techniczny, więc nie będzie się dało wyjść, ale tak przysłowiowo, jeżeli się wyjdzie z metra, będzie się widziało ziemniaki czy inne pola uprawne. To będzie faktycznie niesamowita rzecz. Najciekawsze jest chyba jednak to, jak tam będzie Gulermark, bo jest wykonawcą aktualnie, tam się dogadali, będzie dojeżdżać do tego placu budowy, bo faktycznie to jest pośrodku niczego. Warto tutaj zaznaczyć, właśnie powiedziałem o tym, że Gulermark i metro warszawskie, a właściwie Warszawa, Miasto Stołeczne Warszawa, się dogadali ze sobą, na razie tylko i wyłącznie słownie, ale prace budowlane mają już ruszyć niedługo. Tutaj w międzyczasie macie właśnie projekty, wizualizacje, jak mają wyglądać te stacje. To jest właśnie stacja Chrzanów. Jak widzicie, dosyć dużo wyjść, z tym, że wyjścia po drugiej stronie tutaj tej ulicy Szeligowskiej nie są przewidziane aktualnie w tej realizacji, więc zaraz wam tylko powiem jeszcze, gdzie to jest. Bo tutaj mamy właśnie całą ulicę, która się znajduje tutaj i... jak widzicie, jest ta przerwa, rezerwa terenu po prawej stronie. To jest właśnie miejsce, gdzie też będzie po części stacja metra. I teraz, po drugiej stronie tej ulicy, która właśnie przecina, nie będzie wyjść ze stacji metra. Nie są przewidziane, niestety. Przynajmniej w teorii. Zobaczymy. Naprawdę, muszę przejrzeć jeszcze dokładnie wszystkie projekty, które zostały już zaakceptowane. Dopiero wtedy będę mógł wam powiedzieć, jak wygląda dokładnie układ i rozmieszczenie wszystkich wyjść, które są realizowane, a które zostały porzucone, bo takie niestety też są na różnych liniach metra w Warszawie. Ale tak to wygląda. Jak widzicie, tu już tutaj dużo osób parkuje. Parkingi tutaj pozostaną oczywiście po samej przebudowie, więc spokojnie o to się nie bójcie. Ale chyba co najważniejsze, to jest to, iż te wielkie osiedle, które aktualnie ma tylko tutaj dwa autobusy, właściwie jeden, który jeździ często, będą miały sensowną komunikację, bo ja nawet nie chcę myśleć, ile w Chrzanowie i w tej części Starych Babic jest tutaj mieszkańców.
Naprawdę, to jest po prostu niesamowita liczba pewnie osób, które tutaj mieszkają. Deweloperzy się rzucili na te tereny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już powiedzieli, że no metro tu dojedzie, to wszyscy się rzucili, żeby tu budować swoje nowe osiedla. A teraz to jest właściwie pozostawione sobie i przez te 4 lata budowy metra to naprawdę będzie bardzo, bardzo nieprzyjemne miejsce do mieszkania, bo komunikacja miejska tu właściwie nie będzie istnieć, a będą pozamykane ulice dosyć mocno, bo będzie budowa metra faktycznie. I pomijając to, iż ta ulica będzie zamknięta przynajmniej częściowo, no bo będzie się budować właśnie stacja metra Chrzanów, to na tej całej trasie linia 249 pewnie całkowicie będzie albo skrócona, albo zlikwidowana, albo w ogóle nie wiem jak będzie jeździć, bo na tej całej trasie, jak teraz lecimy, jeszcze jest jeden obiekt metra, który nie jest do użytku oczywiście pasażerów, tylko do wietrzenia. Chodzi oczywiście o wentylatornię szlakową VZ2, która będzie się znajdować mniej więcej na teraz na lewo, na tych działkach. Dokładnie nie powiem wam gdzie, bo nie mogę znaleźć konkretnie właśnie projektu, ale albo tutaj przed tym blokiem po lewej stronie, który widzimy, albo na tej wolnej działce, która tu w tym miejscu się znajduje, będzie się znajdować ta wentylatornia. Już na dniach będzie to wszystko ogrodzone. To, co właśnie wam chciałem powiedzieć, to, iż najprawdopodobniej po świętach wszystkie te tereny, gdzie będą się znajdować nowe stacje metra, czy też stacje techniczne postojowe, wentylatornie, czy inne obiekty techniczne, będą już ogrodzone przez wykonawcę i będą rozpoczynać się tutaj prace przy wyrównywaniu terenu, przekładaniu sieci i później też będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w wszystkich drogach, które tutaj się znajdują, ale to do tego jeszcze chwilę poczekamy. Też tutaj zwróćcie uwagę, że tak jak mamy tych Chrzanów cały, to po lewej stronie niektóre budynki już są poza Warszawą, o czym mało kto niestety wie i tam też jest jedna właśnie ze szkół podstawowych, która powstała przez gminę Stare Babice, tutaj jest zrealizowana. Kolejna stacja metra to jest Lazurowa, która się znajduje w tymże miejscu. Czy ta nazwa się utrzyma? Zobaczymy. Na pewno górcy będą tutaj walczyć o swoją nazwę stacji. Ale tutaj zwróćcie uwagę, że to wyjście właśnie, to żółte, nie powstanie. Przynajmniej z ostatnich informacji, jakie posiadamy. Niestety metro warszawskie i Warszawa nie przychyliły się do prośby bardzo według mnie potrzebnej, według mieszkańców. A propos dobudowania jeszcze jednego wyjścia z tej stacji metra. Mam nadzieję, że jeżeli mieszkańcy jeszcze dosyć mocno się zmotywują, to w teorii da się jeszcze zrobić aneks do tej budowy, chociaż i tak cała budowa jest dosyć już mocno po kosztach. Jest ogromny koszt tutaj, ale te wyjście dałoby się zrealizować. Ja to wiem. I byłoby bardzo dobrze, gdyby faktycznie powstało. Jak widzicie, stacja Lazurowa jest o tyle szczególna, ponieważ tak, jedno wyjście będzie oczywiście po drugiej stronie ulicy Gruszewskiej, na którą właśnie lecimy, więc spokojnie tamte osiedle będą miały wyjścia. Wejście na pętlę tramwajową będzie przez pętlę autobusową, bo pętla tramwajowa ma lepsze dojście do przystanków tramwajowych bezpośrednio na stacji metra Bemowo, więc tu nie musi być dobrych przesiadek. Pętla autobusowa będzie miała bezpośrednie wyjście nie na każdy peron, ale ogólnie na samą pętlę, więc tu będzie dosyć dobrze to zlokalizowane. I sama stacja będzie wyglądać dosyć podobnie jak Wilanowska, jeżeli chodzi o układ wyjść i orientację w stosunku do układu dróg, ponieważ będzie po prostu pod kątem do całego układu. Będzie tutaj przecinek też tego McDonalda, który się w tym miejscu znajduje i te wszystkie parkingi, które są na tej trasie, będą ścięte, bo właśnie po kącie tutaj, po skosie będzie jechać, jak teraz lecimy, ta stacja metra. Jest to bardzo ciekawa inwestycja, muszę faktycznie przyznać, bardzo ciekawa stacja metra. I dużo wyjść tutaj jest, ale tak jak powiedziałem, za mało, bo zwróćcie uwagę, że na wprost mamy ulicę Lazurową. No i powiedzcie mi, w tymże miejscu będą ostatnie wyjścia, przed jezdniami. Aż się proście, by po drugiej stronie jezdni powstało wyjście. Zwróćcie uwagę, jakie to są wielkie osiedla z Chrzanowa. Oni będą musieli wszyscy przechodzić przy rondzie przejściami dla pieszych. Tu jest naprawdę bardzo potrzebne to wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej. Przejście podziemne. Już nawet może być jedno wyjście schodowe, jedna winda, ale to jest bardzo ważne miejsce. Przy okazji dałoby też dojść do przystanków autobusowych na Lazurowej, które i ogólnie te całe rondo i ten cały węzeł jest dosyć mocno pokręcony przez to, gdzie znajduje się stacja. To akurat według mnie jest na dosyć duży minus. Natomiast próbuję wam opowiedzieć od paru minut już, jak wygląda sytuacja co do finansowania. Tak jak powiedziałem wcześniej, cały ten odcinek metra jest wstępnie dogadany z wykonawcą. Wykonawca chciał dofinansować, bo nie dziwię im się faktycznie, umowa została podpisana 4 lata temu. Sama budowa metra miała się rozpocząć, a właściwie skończyć pierwotnie w
tym roku mniej więcej. Jak widzicie, dopiero się rozpoczyna budowa metra. Oczywiście wszystko jest opóźnione przez długie prace projektowe, brakujące dokumenty i przez pandemię. A przez to, że jest pandemia, wojna i inne, i cała inflacja, to dosyć mocno wszystkie materiały podrożały, więc wykonawca chciał waloryzacji kosztów za to, że tak długo ta inwestycja trwa. I miasto oczywiście musiało przystać na to mimo wszystko, bo no, trudno byłoby teraz znaleźć lepszą firmę w takiej cenie, bo mimo wszystko i tak Gulatmark to będzie robić trochę po kosztach, jeżeli chodzi o cenę i to, ile im faktycznie się zwróci. I metro warszawskie, znaczy Warszawa będzie musiała dopłacić do tej inwestycji mniej więcej 0,5 miliarda złotych. Pamiętajcie też, że mniej więcej, taki mój przelicznik, jedna stacja metra to jest 1 miliard złotych. Jak to kiedyś usłyszałem, jak jeszcze Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, mówiła, metro warszawskie, a konkretnie druga linia metra w Warszawie, to jest najdroższa inwestycja, jaka jest realizowana w Polsce. Pamiętajcie, tak jak powiedziałem przed chwilą, jedna stacja metra to jest około 1 miliard złotych, trochę więcej. Więc jeżeli na drugiej linii metra mamy 21 stacji, to jest to około 21 miliardów, a zaokrąglając całe kwoty, bo jeszcze jest stacja techniczna, pojazdowa, wentylatornie i inne obiekty, to cała druga linia metra będzie kosztować około 30 miliardów złotych. Sama budowa, bez projektów na odcinek centralny czy pozostałe odcinki, nie mówiąc o odcinku na Karolin. To jest naprawdę bardzo duża suma pieniędzy. Prosiłbym Was w komentarzach, jeżeli znacie droższą inwestycję realizowaną przez 10 lat, to dajcie znać mi w komentarzach, bo jestem ciekawy, czy coś faktycznie w Polsce jest realizowanego za większą kwotę niż 30 miliardów złotych. Bo ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić. A tego, tak jak to kiedyś już ktoś mówił, metro w Warszawie jest wyjątkowe. Pomijając to, że jest jedynym metrem w Polsce, to każdy wie, że to jest element wyjątkowy, jeżeli chodzi o całą skalę Polski. Dlatego każdy chce realizować swoją własną linię metra na swoich własnych zasadach i oczywiście wtedy też powstają kampanie wyborcze. Ale wszyscy wiedzą, że metro w Warszawie musi być, bo to już jest element, który wpisał się w krajobraz Warszawy i faktycznie zmienia Warszawę, bo pamiętajcie, chyba nikt z Was nie jest sobie w stanie wyobrazić Ursynowa teraz bez metra. Co warto podkreślić na sam koniec, to co chciałem powiedzieć, to jest to, iż powiedziałem na początku, że metro wyjechało poza Warszawę. I tak faktycznie jest. Stacja techniczna postojowa Karolin, która się wcześniej nazywała Mory, po części znajduje się w gminie Ożarów Mazowiecki. I to jest chyba warte do podkreślenia. Nie jest to duży teren, ale faktycznie to jest pierwszy moment, kiedy metro warszawskie ma kawałek swojej infrastruktury poza granicami miasta stołecznego Warszawy. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dźwięk dzwoneczek. Przed chwilą widzieliście komodę demontażową. Tam będzie wyjmowana Tata czy TBM. A jeśli się rozpoczną prace budowlane za miesiąc, a tak raczej będzie, znaczy za tydzień, a kolejny film będzie za miesiąc, to wszystko zobaczycie wtedy, więc konkretnie, koniecznie kliknijcie subskrybuj, aby nie przegapić tego, bo oczywiście filmy zapraszamy do metra. Będą jak zawsze całkiem często. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!